pieluchomajtki i zasady ich używania. Osoby, które nigdy nie miały do czynienia z pieluchomajtkami, obawiają się często, czy ich używanie nie będzie sprawiało im kłopotów. Wątpliwości dotyczą sposobu ich zakładania i zdejmowania, pielęgnacji skóry oraz sprawdzania ich napełnienia. Na szczęście producenci takich majtek pieluchowych zadbali o maksymalny komfort zarówno osób, które je używają, jak i ich opiekunów. Zakładanie i zdejmowanie pieluchomajtek. Istnieją dwie zasadnicze odmiany majtek pieluchowych. Pieluchomajtki, które są przeznaczone dla osób aktywnych, zakładane są standardowo przez nogi, natomiast gdy ma się do czynienia z osobą, która ze względu na kontuzję lub choroby ma problemy z poruszaniem się, warto zdecydować się na takie majtki pieluchowe, które posiadają specjalne rzepy pozwalające na ich założenie i zdjęcie bez konieczności zmiany pozycji. Opiekunowie takiej osoby mają dzięki temu łatwiejsze zadanie. Gdy pielucha zostanie zdjęta, należy ją skleić, by nie wydostawał się z niej przykry zapach, a na samym końcu umieścić w osobnym pojemniku lub worku na odpady. Pielęgnacja skóry u osób starszych i niepełnosprawnych. U osób niepełnosprawnych oraz u tych, które ze względu na zniedołężnienie starcze nie są w stanie samodzielnie zadbać o oczyszczenie i pielęgnację skóry po wypróżnieniu się, opiekunowie powinni przy wymianie majtek pieluchowych zadbać w odpowiedni sposób o higienę. Chociaż majtki pieluchowe posiadają specjalne wkłady wchłaniające nieczystości, ze względu na ograniczenie ilości kąpieli w miejscach intymnych mogą się pojawić groźne bakterie. Przy oczyszczaniu takich miejsc warto zatem dodatkowo stosować chusteczki nawilżane, które zapewnią maksymalną ochronę przed infekcjami, jak i pozwolą na zminimalizowanie przykrego zapachu. Zastąpią one mydło lub płyn używane przy wykonywanej od czasu do czasu kąpieli całego ciała. Pieluchomajtki, sprawdzanie ich napełnienia. U osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność, także związaną z brakiem możliwości nawiązania z nimi kontaktu, mają problemy z określeniem, czy jest już konieczna zmiana majtek pieluchowych, sprawdzanie ich napełnienia bywa kłopotliwe. Opiekunowie ustalają sobie zwykle godziny, w których manualnie, przez ich otwarcie, sprawdzają, czy nie jest konieczna już ich zmiana. Bywa to problemowe i zabiera często czas, który można było przeznaczyć na wykonywanie innych czynności. Na szczęście niektóre pieluchomajtki, na przykład te znajdujące się w ofercie firmy Tena, posiadają ciekawe dodatki. Jednym z nich jest specjalny znacznik, który zmienia swój kolor, gdy pojawi się wilgoć. Dzięki niemu nie trzeba wykonywać skomplikowanych czynności, by upewnić się, że nadszedł czas na zmianę pieluchy na nową. Wybór właściwych pieluchomajtek sprawia, że ich używanie nie powinno sprawiać kłopotów. Przy stosowaniu się do odpowiednich zasad higieny, osoba, która z nich korzysta, będzie się czuła komfortowo przez cały dzień.